Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Master, a to jest kolejny odcinek z serwera testowego aktualizacji 8.11. W tym odcinku zobaczymy sobie czołg T110E3 po nerfie. Dobra, ja się zaraz przyjadę trójką, pokażę Wam jak został właśnie zmieniony ten średni damage, jak teraz losuje, jak sobie trójka radzi po zwiększeniu jej rofu, czyli strzałów na minutę. Tutaj jeszcze widzicie szybko moją załogę, jak rozdysponowałem amunicję. Oraz tutaj spaliner, rammer oraz osłonę optykę. No dobra, jedziemy. No, wylosowało mnie na arktycznym regionie. Na dość po polsku, jak się nazywa ta mapa? No, nieważne, jakąś tam nazwę ma. Koło podbiegunowe, może oczywiście. Kurde, tutaj jakiś krążownik Star Wars. No, dobra. I pies coś śpiewa. Się śni przez sen, śmiesznie skacze. Śmiesznie to wygląda. Mimo wszystko, jak macha łapami przez sen. No dobra, nieważne. Jakiś T-102. Nie lubię za bardzo jeździć tam na tą mordownię całą. Oczywiście załadowane apeki, bo nie ma innej opcji. Tutaj na przykład klikam reloading, jeszcze Wam pokażę jeszcze raz. 2 sekundy do końca przeładowania, naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo fajny motyw. Teraz jak będę grać magazynkami, to nie będzie czegoś takiego, że czemu nie strzelam na przykład i nie pomagam, no bo oczywiście się przeładowuję. Albo że nie muszę pisać gościowi, ile jeszcze mi zostało czasu przeładowania, żebyśmy na przykład na kogoś wyjechali, bo będzie wiedział, że na przykład tam 10 sekund, nie? Oczywiście, no mówię tutaj o randomach. No, ten gościu też sprawdza właśnie. Mówię o randomach, bo na przykład z gośćmi, z którymi gram w Plutonie, to dzisiaj siedzę na TS-ie. Innej możliwości nie ma. Jakoś teraz ciężko mi wyobrazić sobie grę tak po prostu. Znaczy są po prostu, jak się jest zgranym z kimś, to rozumie się go bez słów. Ja znam wiele takich osób, z którym już jestem tak zgrany, że praktycznie nic nie mówimy, a wiemy od razu o co chodzi, no ale... Dobra, mniejsza z tym, tutaj jak jest naprawdę ich sporo. Nie wiem czy się... Ja nie będę się póki co na Golda przydać. OFV. Bardzo miło z jego strony, że to przyjechał. Zawsze trochę więcej damage'u dla mnie. Podjadę trochę bliżej do górki, żeby Arta mnie nie wyciągnęła. Tutaj Fosz. Ale zobaczymy jak się ma pancerz Fosza po nerfie. Już któraś artyleria próbowała. Pewnie te 62, bo ona ma Big Splash'a. Chociaż... No, tak mi się wydaje, że to te 62 był. O, dostałem już. No, też tak uważam. Leopard ma rację. O, nie chcecie zablokować. Sorry, sorry. Wycofaj się, gościu, jak chcesz. On ma mało HP, to niech się wycofa, a nie stoi tutaj. Bo potem oni wszyscy prze... Tylko mi teraz... Nie ogarniam gościa. Ma tak mało HP, a cały czas tylko zasłania. No, pięknie, pięknie, Fosz. Ten obieg 430 to się chyba czegoś naprawdę ostrego naćpał. Jakieś twarde narkotyki. Nie wiem co na to, ale kurde. Ja pierdzielę, po prostu epicko. Dobra, dobra, dobra. Dobrze. Tak sobie widzicie, póki co jak mi losuje damage. Ja tego czołgu nie mam, więc jeszcze nie mam, bo go mam zamiar kupić jak będzie promocja wierzchołku drzewka. Póki co to tylko serwer testowy, filmiki o nim i oglądałem jak mój tata na nim gra. I z siódmym mnie sukcesywnie blokuje. Ja temu gościowi bardzo za to dziękuję, bo oczywiście to jest takie motywujące popychanie mnie do przodu. Żebym czasem nie zapomniał, że... Żebym czasem nie zostawił całego damage'u dla siebie, nie? On mnie tutaj buszuje i przypomina o swojej obecności, żebym mu coś tam zostawił. Ale niestety taki nie jestem. No, tutaj losowanie widać. Jakby mi było średnio 800 damage'u, myślę, że bym go rozwalił. Ale jest rof zwiększony, także damage na minutę podobno miał zostać ten sam. Już myślałem, że mnie dalej ten łoś blokuje. O, o. Nie, proszę cię, nie hash, tylko nie hash. Ja cię prosiłem o coś, zniszcie go teraz, zabijcie go, zniszcie po prostu, zgnojcie go teraz, bo mi we mnie... Dobrze, strzelił we mnie, tak kończą goście właśnie, we mnie się nie strzela. O, cholera. O, fuck, fuck. Nie wiem, no właśnie w innych. Tak, strzelaj w tego Isa siódmego, on jest głupi, blokuje mnie cały czas. Bardzo dobrze, tak się dogadamy.
Ja ci jeszcze dam chwilę pożyć, a ty zniszczysz tego durnia, co za mną stoi. Fak, no musiał tą jarzmo działa. Nie wal z Golda, tylko proszę cię. Dobrze. Gdzie ten idiota? O, właśnie. Nie wyjeżdżajcie za mnie, proszę was. Nie blokujcie mnie tylko. Ja nie wymagam naprawdę wiele. Żebym tylko tym debilu nie zablokował w tym misie 7. Naprawdę się wkurzę. No, trafiłem tym razem. Wszystko sapeków oczywiście. Bo ten czołg nie potrzebuje właściwie Golda. Chociaż, czy wali się, w sumie tak patrzę teraz, jak się nie gra, to wydaje mi się, że skoro on i tak wszystko przebija, to czy się wali z Golda, czy nie, to bez znaczenia, bo... A nie, tym razem się odbiłem, no, ale nie wiem, czy by Gold coś zmienił, bo jest po dużym kątem. No. Dajesz, 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 no dobrze, pięknie, pięknie. Jeszcze zerwana gąś przebił mnie. Ty. Kto ci pozwolił? Ty, no nie. No po prostu... Ja się nie zgadzam na to. No wyjeżdżaj ten S100. To będzie szybka śmierć dla ciebie, naprawdę szybka i bezbolesna. No i ktoś go zabił. Było się chować tam. No przede mną. Dobra, odbiłeś się. Podoba mi się ten czołg. Kurde, wyjeżdżam pod Artę. To może być głupie, zaraz zginę prawdopodobnie. Strzeliłem jak idiota w górną płytę. Brawo. Po prostu master, jesteś mistrzem. Prawdziwym kurde. Bez przycelowania. I ktoś mi zabrał damage. A żeby ci ten czołg znerfił, kurde. Nie no, dobra. Ja tam nic w sumie do wafla nie mam. Bardzo fajnie w niego z hajków wchodzi. Bardzo lubię go spotykać. Szczególnie na obiekcie 140, bo tu gościu wydaje mu się, że za więcej niż 400 nie strzela, a się okazuje, że przedwalne zemu za... Dobra, nieważne. Tego nie było. Trochę się rozgadałem i nie zauważyłem. Myślę, że w sumie pokazałem to, co miałem pokazać. Chodziło o to, że jak losuję teraz damage, trochę strzałów było. Co prawda damage jakiś epicki nie był. Nie był, nie jest. Dobra, tutaj jeszcze wyniki na szybko. 4600 damage'u, 8000 przyjętego, wszystko na apekach, 23 tysiące do przodu, czyli no po prostu genialny money maker, od razu kupujcie E3, na cholerę wam luwy i te 3-4, jak E3 się tak episko wychodzi bez pręki, aż 1800 kredytów, no to jest bajka, po prostu tylko brać. W każdym razie, no, nie jest źle chyba. Wydaje mi się, że w sumie 750-850 dalej się przyjemnie jeździ. Znaczy ja tym E3 wcześniej na zwykłym, przynajmniej to przynajmniej na zwykłym serwerze E3 wcześniej nie grałem, ale ja dalej czułem zabawę z graniem tym czołgiem, z grania tym czołgiem, więc jest, myślę, że jest ok. No i dobra, to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeśli wam się to podobało, to oczywiście możecie mi dać łapkę w górę pod tym filmikiem oraz zasubskrybować ten kanał, bo tu będzie się obecnie pojawiać dużo materiałów serwera testowego, a także sporo dobrych bitew nadesłanych od widzów, także moich powtórek lub bitew na żywo. Także zachęcam was do subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. No i oczywiście zachęcam też do komentowania. See you.